Po raz pierwszy w Polsce ilość potwierdzonych w ciągu doby zakażeń koronawirusem przekroczyła 35 tysięcy. Choć w województwie podlaskim sytuacja jest stosunkowo niezła, to i tak statystyka niepokoi. Bilans minionej doby to 529 nowych zakażeń i 13 zgonów mających związek z SARS-CoV-2. Więcej niż 1/4 wykonanych testów dała wynik dodatni. W całym województwie mamy według ostatniego raportu niemal 8900 osób objętych kwarantanną. W Suwałkach minionej doby potwierdzono 20 nowych zakażeń, ale odnotowano 2 zgony na skutek współistnienia SARS-CoV-2 z innymi schorzeniami. Na kwarantannie jest 474 mieszkańców miasta. W powiecie ziemskim nowych przypadków infekcji mamy 8. Na kwarantannie 123 osoby.